Dzień dobry, wrzesień. Dzień dobry. Pogon kapustu. A coś tam mu się rozkręci, ale on też. Agnesina wczoraj te faworki od niego kupiła, ale tak miał mało ludzi. No, tak to wygląda. Nic tam przemakalny nie jest, no ale utrudnienia w podróżowaniu są. Good morning. Hello. No nic, włodzimy się, nawet nie chce się wychodzić. Idę kawkę, bachnę, parę dni nie piłem, zobaczymy, czy będzie. Tu jeszcze nie zapakowane, bo tam zawsze coś. Ten. Banana sobie zjem. No dobrze, budzimy się. Witam wszystkich dnia kolejnego. Nie. Co? No jak się boisz? Przeskrobałaś coś? Co? Przeskrobałaś coś? Dzień dobry. Faworkowi się trochę ruszyło. Deszcz ustał, więc okej, ruszamy za chwilę. Ja już kawkę bachnąłem. Sina tam sobie śniadanie zje. Ruszamy w drogę, coś nakręcić, coś pokazać, coś zobaczyć. Nowy dzień, nowe rzeczy. Do usłyszenia potem. Yeah, but I see you didn't eat all the faworki yesterday. Yeah. Yeah. Przyłapałem, bo byłem wyrzucić śmieci. No takie tam puste bułki, butelki po wodzie i tak dalej, patrzę, rebeczka i parę faworków zostało, no. Nie lubię. Ja znowu nie dopiłem, tą dopiję akurat. Kwiatek, wczoraj miałeś wolne, to dzisiaj pracuj. Tak jak wszyscy pracują, no może nie wszyscy. Znaczy pracować może pracuję, ale umysłowo. No dobrze, nie przeciągam, do potem. No jakoś dzisiaj do sportowo. What do you like exercise today? Go exercise? Yeah. Co? Yeah. Yeah. To motorek można wymyślić na przykład w ramach. Co? No dlatego mówię. Bo you made it to... The exercise is good to clean the motorbike. We going? No teraz ona, zaraz ja będę miał ten, bo teraz ona chrypki, niechrypki i te wszystkie rzeczy. Zaraz ja będę miał to samo. Uciekam. I remember you. Ze mnie się leje, że mam tego palca. Ze mnie się leje, że mam tego palca, no smaruje mi tamtym. O, zobacz. O. No dobra. Jak to mówią ludzie? Karma wraca. Zobaczymy, jak wróci. Gdzie jedzie? Dzień dobry. Tylko w lustrze siedzi. Bye. Oil. Oil? Yeah. Jeszcze. Do ostatniej kropelki. Co olewać? Dobra, my musieliśmy troszkę poczekać. Sina tu jeszcze bachnęła podłogę. Dobra, końce. Wywody. Jedziemy tuk-tukiem, bo już pogoda niepewna. Nie ma co motorkiem, znowu się pomoczymy albo coś. Jedziemy tuk-tukiem. O, panela ktoś przywiózł. Dobra. Jednak zmiana planu, jedziemy motorkiem. No, w 5 minut się to zmieniło, może przejść. Bierzemy jeszcze kła.
żeby coś sprawdzić, bo ktoś mnie poprosił o coś. Jeszcze raz sprawdzę, tak żeby się upewnić. Zobaczymy, jeżeli będzie, że ok, to będzie ok, a jeżeli będzie, że nie ok, no to trudno. No i oczywiście trzeci raz zmieniony ubraniem. Dobra, lecimy. Ej, light, close the light. Światło wyłączać. No, jeszcze trzeba nakarmić wysiora. Jedziemy. Jeszcze mała przybitka. No, siedle. Nową myjnię robią. Centrum handlowe. Kto tam będzie kupował? Nie ja. No. Bez nabijania. Czas. O, już zatankowane. Zaraz pokażę ile. 2,66 za 2,400 litra. 1,11 za litr. Hello. Hi. Zaboria. Zaboria. No, kupuję coś takiego. Dzień dobry w ogóle jeszcze raz. Jestem w specjalistycznym sklepie. Sina ze mną. Myszki, nie myszki. Myszki to ja mam, tam klawiatury mam. Wszystko mam. Tutaj widać, że się rozbudowywują bardzo ładnie. Bo mają dobre, fajne rzeczy. Także życzę im powodzenia. A ja troszkę muszę czekać, nie ukrywam, no bo jak widzicie, jednak trzeba było tu ptaka brać. Nie, no już przechodzi, dopiero co tak buchnęło mocno, ale już przechodzi. Także jak widzicie, o tu fajnie wygląda nawet. Jak widzicie, staram się, no jakby to powiedzieć, rozbudowywać kanał, może to złe słowo, ale ulepszać, jakby to powiedzieć. Czyli nowy mikrofon, żeby było lepiej słychać, bo co niektórym, co prawda większość mówiła, że ok, głos, ale co niektórzy narzekali, więc jeżeli ktoś narzeka, to staram się zrobić, żeby nie narzekał. Widać, że się rozbudowują młotki, nie młotki. Dobrze, dobrze. Oczywiście drugi koniec miasta, także ja już powiedziałem, że jak tu się jedzie, to myśli się ogólnie o tym, żeby szkoła przetrwania, no. A przynajmniej dla mnie, no. To chyba też są fajne rzeczy, tylko że ja nie mam czasu na takie rzeczy, więc nie kupuję. Jakaś kamerka. No widzę właśnie jakiś, która jest? Ja. This is the same what I have, eh? Mm-hmm. Can you ask Bong how much is it? Bong. No właśnie, są kamery. Zaraz się dowiem, ile przepłaciłem. Nie, no to może tanieć, bo wiadomo, że... 75. A ja zapłaciłem... A ja zapłaciłem... 110 bodajże. $110. Muszę tak troszkę, jak widzicie, bo nie chcę filmować. Poprosiłem, czy mogę zrobić ok, ale nie chcę się nagrywać twarzy. Więc dlatego tak uciekam kamerą. 75, no, ale wiadomo, to już parę miesięcy minęło. Nadprodukcja może jakaś nastąpiła, albo osłabienie rynku, w sensie... Zmalała ilość kupujących. Czekajcie, ja wam pokażę troszkę, gdzie jestem. A tam, no co tam pokażę? Nic nie pokażę, bo nic nie widać oprócz ulicy. Ale chłopaki, to tu sobie stanę. Chłopaki wynajęli podwójny shophouse. Tu też jest do podwójnego brama. O, widzę samochód w środku. Podwójny. I sobie działają. Dobry sklep. No i jak słyszycie, ceny też są konkurencyjne.
jeszcze płaciłem jakieś tam $20 czy tam 30. Znaczy przepłaciłem, mówię, to było wcześniej. Nic się nie stało, kamera jest fajna, dobry obraz. To wam od was wiem oczywiście. Więc dobra, dzisiaj będziemy testować chyba live jakiś krótki na testowanie mikrofonu, żeby on działał tylko. Leży ciapa i czeka. Dobra, my już kupiliśmy, ale jest biały. A wolę czarny, także jeszcze pan tam szuka po magazynach, ja idę kupić no wodę, bo niby pada jakoś duszno. Idę kupić wodę, Sina została, żeby pan nie myślał, że pojechaliśmy podmienić, ja wiadomo, w tych czasach to... No widzę, że to zamiast wody to mogę połośkę kupić do auta, czy do tam do czegoś. A nie, jest, a nie, nie ma, a jest. Ale może tu będę miał po tej stronie. O, też jest, dobra. No idę. Oni sprzedają owoce. A ja idę kupić. Widzę, że te sledy naprawiają. I te trąbienie wszędzie, i to wszystko. Dobra, lecę, kupiłem. Widzę Sinę, widzę Komarka, gdzie jest. Dobra, pada, nie pada, zobaczcie, pada. Jedziemy, bo Sina się już denerwuje, że stoi w środku. No ja bym postał jeszcze, w sumie coś kupiliśmy, to za darmo nie stoimy. W ogóle kupiliśmy, jednak zmieniliśmy coś. Ja wszystko opowiem za chwilę, gdzieś nie wstaniemy bez tego, bez deszczu. We're going, right? Tak się jadę i mówię, a wpadnę i pooglądam, tylko nie wiem, który kolor wybrać. Może ten? Nie, felgi jakieś takie złotawe. Dobra, ponownie by wpuścili do środka. I mówię, szukam koloru. Szukam koloru, który by był mi pasował do butów. To są pociski. Tu jakiś kładzik. Ktoś mi się pyta, czy kładziki są. No to jest jeden przynajmniej. Turbo RR, coś tam, że tu, że tam i 500. Gość akurat wjeżdża, a ja tam miałem swoje batinki. Mówię, że mi przejedzie bandyta i ten, i nic nie będę miał już z tego. Dobra, jedziemy dalej. Akurat przestało padać, to teraz przyjemnie będzie. Sina mnie przed chwilą opieprzyła. Sina, yeah. You get angry with me because I go here on with the way no, tutaj no. Motorkiem, bo kiedyś był tutaj parking dla motorków. A ona, a skąd ona wie? Gdzieś w newsach było czy jak? I ona wiedziała, że mam tutaj. Ale ja mówię, gdzie tam? Ja jestem mądrzejszy od radia i wiem, że był tutaj. A tu teraz robili taki mały park z latarnią. No. Dobra, tak czy inaczej, jesteśmy przy poczcie głównej. Phnom Penh. Byłem się zapytać o pamiątki, o które mnie ktoś poprosił. I się okazało, że jest możliwe, że nie zrobią problemów. No, co prawda, to z 15 osób, znaczy przez 15 osób rąk przeszło. I każdy się przyglądał i wreszcie grupowo wyszło, że się da to zrobić. Także to też jest przekaz. Co to za jakieś marki samochodów? Nie wiem. Dobra, zresztą nie stać to, po coś wiedzieć. Także uda się to zrobić. Dzisiaj tam na priwa dam znać, żeby się
ta osoba no, już wiedziała, o co chodzi. Jeszcze nie wiem, ile to kosztuje i już powiedzieli, że będzie dość drogo. Ale tu przesyłki są bardzo drogie, więc się dowiem im pojutrze najprawdopodobniej, bo teraz znowu nie pada, ale przed chwilą padało, jak widzicie po kasku. Jak tutaj już zaliśmy, ile tam byliśmy? Z 10-15 minut? 20 może, wychodzimy, już nie pada. I zaraz znowu być pada. Dobra, nieważne o tym deszczu. Ważne, że się udało, ja też się cieszę, bo czemu nie? Lecimy! No, my robimy reklamę tutaj panu inżynierowi dobrą. Panu i Madełko. Zaraz trzeba dokupić. I teraz nie wiem co. Teoretycznie wiem, ale praktycznie nie. Poczekaj, ten bong open the light here? I think it's this one, eh? No. No dobra, musimy poczekać na mistrza, żeby nam światło odpalić. Dobra, mamy jakieś koraliki. But I need, this is for the... This one? Właśnie nie wiem, czy to miało być na głowę, czy na nie głowę. Like this. But maybe only for the hand, eh? Ah, you can make like this. No nie wiem. Bong! No jest ty koralik jakiś. O, jeszcze światło nawet. But maybe only for the hand. Maybe this. No dobra, ja będę pokazywał. Dipo, dipo. But this is from the tree, yeah? From the tree, from the... Yeah, from this. Okay. Because there is special tree in India. I forget the name, of course. Czyli zapomniałem imienia takiego specjalnego czegoś. In Cambodia, it's a tree on the tree. Tree on the tree. No, że niby pewnie dobrze. A to się rozciąga? It's for big... you have a little bit bigger for bigger hand? Bo ja nie wiem. Dla mnie to jest za małe chyba. No, small, but bigger. Nanga. Ja też bym chciał bardziej nanga. Ja tu, o, woda kapie. O, no jest dużo tych. Tylko ja wiem, który. To się rozciąga jakoś? Aha, to się jakoś rozciąga. Ale mnie uwiera. Okej, take it. No dobrze, tak czy inaczej robi to pan. No ja mam grube łapy, bo jestem gruby, no to... No chyba tak, no. To chyba takie jest najfajniejsze. No to jest luźniejsze, tylko nie wiem, czy się będzie podobało, to nie dla mnie jest. No też okej, no. How much is what? Jest cena nawet. $20. Yeah. Dobra, to się szybko muszę zapytać tam kogoś. A this one? Janita. Dobra, to żeby było. $20 i $10. To widocznie dla why? Because the tree, special tree. Different. Different everything. No dobra, no. Okay, I need to ask my friend. So can you keep this one and this one till tomorrow for me? Okay. Now we need the light over there. Dobra, mamy światło i teraz się zaczyna.
Sina, which one is for good luck? Good luck. This good luck? Yeah, everything. What you like? I don't know. What you want to like? Czyli mam wybrać chyba jedną metalową. But why by like this? We have to change this anyway. Yeah. We have to change this anyway. Okay. Mama, we can take out. Ja myślę, że takie bardziej. Taki kolor. To i tak się obrodzi, to i tak będzie czarne, nie? No co tak zapocić czy coś? Nie wiem, bo to wszystko tak jest. Już nie wiem, szukam. Przejrzę tutaj. A to chyba za duże. Po drugie nie ma jak przypiąć tego. Nie, to jednak trzeba kupić. Czy taki mniejszy? Taki mniejszy będzie chyba lepiej na klacie, że tak powiem, wyglądał niż taki wysiortan. No zresztą nie wiem. Dobra, to. Dobra, to jak mam zrobić? Teraz kły. This one good too, but I see this one good too. This one. This is nice too. Or this one. Myślę, że ten jest taki czysty, fajny. I think they put here look this. But this is a little bit dirty, yeah? You understand? This is. Body. No, this is for the chrom chrom. I myślę, że ten jest rozmiar taki akurat na klatę. Okay, this one. No, this one for the bone. See that, so keep. Przepraszam, że tak chaotycznie, ale bo tu w ogóle jest chaotycznie. No dobra, figurka to jednak z tych trzeba wziąć. Okay, we need to take from these ones. One need to be metal. This is for good luck? No. So which one is like, I don't know. No dobra, bo już nie wiem, wybraliśmy to. Czyli to jest główny Buddha. Drewniany. And what the tree? What is the tree name? Name of the under Buddha. Dobra. Tak czy inaczej, pan powiedział, że nazwę drzewa, ale niewymawialną dla mnie. No to wzięliśmy takie rzeczy. Myślę, że ta wielkość jest taka odpowiednia na klatę, no chyba, że się jest kudzianem. Albo taki, but here you can see the face. Przepraszam. Mówię, że na tym jaśniejszym brązowym widać twarz i tak dalej, no coś tam widać. A na tych ciemnych no nic nie widać, no. Chyba, że takiego bysiora wziąć. Tego. Sina, maybe this one. But that's the girl, right? The bone. To put down of the. Yeah, put down only. To put down only. So the Buddha. Top, yeah? Under? Under the top. No myślę, że te trzy są fajne, no. I dużo nie będą ważyć. Teraz tylko trzeba je obrobić srebro. Okay. So how much is this? This one $15. Czyli 15. Dolarów oczywiście. $5. Czyli razem 20. I ten dolar, czyli 30. I to gdyby się chciało, też by było 30. Gdzie są te koraliki jakieś? No gdzieś tam są odłożone dla mnie do jutra. To ja dam cynę i zobaczę co. Czyli poczekajcie, 15, 20, 30 za to. No plus te srebro. I teraz poczekam z tym do jutra i się dowiem. Ja mówię do widzenia panu. Pan odłożył torebeczkę. Ja się zapytam. Telegram, pan. O! Telegram and my phone. Okej, that's good. Ja tylko tutaj. Okej, thank you.
Proszę bardzo. This new, that's your work now, yeah? Yes. All right. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. Ja mówię, że dam cynę, a tu cyna właśnie. Dobra, żebym się nie wytegował. Okay. So see now, but we go to before we buy salad on the beret. Beret? Okay, dobra. Czyli jedziemy do chaty. Dobra, Fina jeszcze wynalazła jakieś miejsce z zupami, mówi, że to bardzo dobre. A ja się pytam, a jadłaś już tu? Nie. Także... Tak, ja wiem, czym się zasugerowała chyba. Tym napisem, czyli wystarczy napisać i już jest wszystko jasne. Dobra, bo jak szybko, szybko pokluśnie z góry. Fina mówi jechać na targ, nie trzeba. Proszę, jak pan przyjechał targiem do klienta. To się nazywa... To się nazywa serwis. Ale nie ma sałaty. Bym kupił, ale nie ma takiej celu. Co bym chciał? Naprawdę nie ma. Pytam się z nim, może coś uczyć. Sina, you wanna buy something from the bunk? No. Nie chcę. We have everything in the home. Dobra, dobra. Koty się tam, nie wiem, czyszczą, bawią, czy co tam. No liżą w każdym razie. Sina. Zamiata. A pudełko jakie fajne. Drewniane. Ale fajne. Poważnie. What's the name of the soup? I don't know. Nie wiem, no ale... Katył. No ale że dobre. Dobra. Myślę, że dzisiaj najeździliśmy się. Nie wiem, jak to wyszło z czasem. Ale najeździliśmy się sporo, więc czas składać, otwierać i tak dalej. To nie dla ciebie. Także Sina, we finishing this movie. Czyli. I do zobaczenia jutro. Do widzenia. Do widzenia. Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Wiem, że w Polsce tam dzieje się źle. Mówię o tej powodzi i tak dalej. Mam nadzieję, że to jakoś, nie wiem, ale tu też nie wygląda to najlepiej. Tajlandia, Wietnam, pozalewane. Tu też już Sina mówi, że Sihanoukville, too much water. Jest? Także już tutaj też się zaczyna cyrki z tą wodą. No co zrobić? Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Takie postscriptum jeszcze, bo ja powiedziałem, że kupiłem na filmie już, ale to jest postscriptum, wymieniłem. Dlatego, że tam to było małe, mówię małe, białe. Jezus, szkoda. To jest takie, Siren Mini coś tam V3 Razor. Także unboxing, unpacking, coś, ale bez noża się nie da, więc zaraz wracam. Także tych nazw teraz, ja bym powiedział, odpakowywanie urządzenia elektronicznego zwanego mikrofonem. Zainwestowałem, tak to wygląda. Tu jest mikrofon, tu podejrzewam, że podstawka. No dobra, to znowu wszystko trzeba porozcinać. Dobra, to muszę znowu poczekać, musicie. No dobra, to nie trzeba było rozcinać, to jest tutaj na taki rzepek, mikrofonik. Mam nadzieję, że będzie działał. Trzeba go, podejrzewam, wkręcić. No to już się będziemy, przeczytam instrukcję, żeby się czasem... A nie, to jest, już widzę. Widzę tutaj, tak. Tak, o, proszę bardzo. Ciach, a to się po prostu wkręca, tak. No to. Zaprezentujmy. Jest instrukcja, żadnej kasiory nie dołożyli. Happy.
No dobrze, so także... You lie easy, not talk no, too much. Mam nadzieję, że dźwięk się polepszy. Przepraszam tutaj za... Nice, yeah. Mam nadzieję, że dźwięk się polepszy. Dzisiaj próba. Także zapraszam na live. Próbny, no, mikrofonu. Pozdrawiam, jeszcze raz. Bye. Do usłyszenia. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.